Lekcja pod tytułem Logarytmy, własności logarytmów. Na początku zajmiemy się właśnie własnościami logarytmów, a później zrobię szereg zadań na upraszczanie wyrażeń i obliczenia wartości wyrażeń. Zatem własności logarytmów. Po pierwsze, zawsze korzystając z własności musimy sprawdzić, czy są spełnione te założenia. Czyli a, b i c są liczbami dodatnimi, czyli zarówno liczba a, jak również liczba b oraz liczba c są większe od zera, czyli dodatnie. No i na dodatek a musi być różne od jedynki. No to jakie mamy te cztery własności, z których będziemy ochoczo korzystali? Pierwsza własność. Logarytm z iloczynu b razy c możemy zamienić na sumę logarytmów. Oczywiście o tej samej podstawie. Zobacz, to wszystko jest przy podstawie a. Wzór numer 2. Logarytm z ilorazu b podzielić przez c. Pamiętasz, kreska ułamkowa to jest nic innego jak dzielenie. Taki logarytm możemy zamienić na różnicę logarytmów. Oczywiście też przy tej samej podstawie, tutaj w tym moim wzorze a. Wzór numer 3. Otóż jeżeli liczymy logarytm z jakiejś liczby do potęgi, to wtedy tą potęgę możemy sobie wynieść przed logarytm. A ta liczba n, która jest wynoszona przed logarytm, może być dowolna. To jest fajne. I ostatni wzór, numer 4, to jest zamiana podstawy logarytmu. Zobacz, taki logarytm możemy zamienić na iloraz logarytmów, gdzie u góry mamy logarytm, u dołu mamy logarytm przy tej samej nowej podstawie c. Kiedy będziemy tego używać? Kiedy nie będziemy sobie w stanie poradzić z takim zapisem, to wtedy będziemy zamieniali na taki iloraz, gdzie będziemy dobierali taką podstawę c, z którą już sobie poradzimy. No, przekonasz się w zadaniach. Dodatkowo też występują oczywiście te zależności, które już ci są znane z poprzedniej lekcji o logarytmach. Zabierzemy się zatem teraz za zadania, gdzie będziemy upraszczali wyrażenia. Zadania na upraszczanie wyrażeń, albo inaczej na przedstawianie jako jeden logarytm, bo czasami tak to się formułuje w zbiorach albo w podręcznikach. Popatrz pierwszy przypadek. Co my tu mamy? Mamy sumę logarytmów o tej samej podstawie 7. I musimy taką sumę zamienić na jeden logarytm. No to w tym momencie przypominamy sobie nasze wzory i patrzymy, to idealnie pasuje do wzoru numer 1. Po prawej stronie jest suma, a po lewej jeden logarytm. Możemy, oczywiście, pamiętasz, jak masz takie wzory, to możesz przekształcać zarówno z prawej do lewej, jak i z lewej do prawej. Zależy, co ci wygodnie, co ci jest w tym momencie potrzebne. My potrzebujemy pójść z prawej do lewej, żeby sumowanie zamienić na mnożenie. No to proszę bardzo, startujemy, czyli dostaniemy logarytm o podstawie 7 z 2x razy pierwiastek z y. O, i to ładnie uprościliśmy. Mamy jako jeden logarytm. Przykład numer 2. Podobna sytuacja. Znowu podstawa 7, tylko tym razem jest odejmowanie. Ale mamy przecież wzór numer 2, gdzie po lewej stronie jest odejmowanie i my to sobie zamienimy na lewą stronę. Po prawej jest odejmowanie, a my sobie zamienimy na lewą, na dzielenie, czyli na ułamek. No to zamieńmy. Czyli mamy tutaj logarytm przy podstawie 7. Napiszę to w nawiasie, będzie ładniej. Pierwszy zawsze element idzie do licznika, kreseczka, drugi idzie do mianownika, pierwiastek z y i gotowe. Trzeci przypadek. Tutaj czym on się różni tak naprawdę od pierwszego? A tym, że przed logarytmem są liczby. Trójka i jedna trzecia, ale przypominamy sobie o zasadzie numer 3. Jeżeli przed logarytmem jest liczba, tutaj oznaczona przed n, przez n, to możemy ją włożyć do logarytmu jako potęgę. No to zróbmy to. Czyli mamy pierwszy człon, to jest logarytm przy podstawie 2, a tutaj będzie 3, a ta trójka wyląduje jako potęga. 3 do trzeciej. Drugi. Znowu logarytm przy podstawie 2 z x, a to 1 trzecia wyląduje tutaj. Napiszę to w nawiasie, będzie ładniej widać. Do potęgi 1 trzeciej. Rozpiszmy to. Logarytm 2. 3 do trzeciej to jest
Ile? 3 razy 3, 9 razy 3, 27, prawda? A teraz drugi człon, to jest logarytm przy podstawie 2. Cokolwiek podnoszone do 1 trzeciej, to jest tak naprawdę można zamienić na pierwiastek trzeciego stopnia z x. No i teraz mamy podobną sytuację, bo tu jest dodawanie, jak to mieliśmy w zadaniu numer 1. Dodawanie zatem zgodnie ze wzorem numer 1 zamienimy na mnożenie. Czyli to jest logarytm o podstawie 2, a tu mamy 27 pierwiastków trzeciego stopnia z x. Zadanie wykonane. Czwarty przypadek. Tu będzie ciekawie, bo zobacz. Do tej pory były logarytmy o tych samych podstawach, a tu mamy logarytm o jakiejś podstawie i po prostu liczbę 2. Co zrobić? No, żeby skorzystać z tych naszych wzorów od 1 do 4, to musimy mieć zamiast tej dwójki też logarytm. O jakiej podstawie? No o podstawie 2, bo inaczej się ze wzorów nie da skorzystać. No to zobacz, co ja zrobię. Jak będę zamieniał liczbę na logarytm o wybranej przeze mnie podstawie? Tu potrzebujemy podstawę 2. No po pierwsze napiszę tak, 2 razy 1, ale mądrość, prawda? Jest mądrość. Dlaczego? Bo teraz przypominamy sobie o ten wzorek. Logarytm przy podstawie a z a to jest 1, więc u nas to będzie ta podstawa, którą chcemy. My chcemy dwójkę, więc tu będzie też dwójka i oczywiście to jest równe 1. Czyli to jest logarytm przy podstawie 2, bo my chcemy mieć tą podstawę, no to tu musi być 2. I oczywiście tu jeszcze jest to 2 razy. O. Dwójka zostaje, a jedynka została zamieniona na logarytm. No to co jeszcze dalej zrobię? Z tą dwójeczką wjadę w postaci potęgi do logarytmu, korzystając z zasady numer 3, co już robiliśmy. Czyli mam logarytm przy podstawie 2, 2 do drugiej, czyli inaczej, żeby załatwić to na czysto, 2 do drugiej to jest nadal 4. O, proszę bardzo, tak zamieniliśmy liczbę na postać, gdzie jest logarytm o tej podstawie, którą chcemy. A my chcemy tą podstawę, jaką mamy w tym pierwszym logarytmie. No to fajnie, no to teraz ten przykład numer 4 już mogę rozpisać, że to jest logarytm przy podstawie 2, tu jest trójka, dodać. I to, co przed chwilą tutaj dostaliśmy, czyli logarytm też przy podstawie 2, a tu jest czwórka. I teraz już mamy zwykłe dodawanie logarytmów o tej samej podstawie, czyli skorzystamy ze wzoru numer 1, czyli dodawanie zamienimy na mnożenie, czyli dostajemy logarytm przy podstawie 2, 3 razy 4, czyli inaczej logarytm przy podstawie 2, 3 razy 4, 12, zrobione. Przykład numer 5. Dokładnie te same triki, bo też tu mamy sytuację analogiczną. Po prostu najpierw trzeba z piątką coś zrobić. Co zrobić? Tak ją przekształcić do logarytmu, żeby miał tę podstawę 2. Zrobimy dokładnie to samo, co z dwójką. Czyli, że piątka to jest 5 razy 1, to jest 5 razy logarytm przy podstawie 2 z 2, bo chcemy podstawę 2 dostać. Czyli to jest logarytm przy podstawie 2, 2 do 5, z piąteczką wjeżdżam jako potęga, czyli to jest logarytm przy podstawie 2, 2 do 5 to jest 32. Piątkę zamieniłem na logarytm o podstawie 2. Wracam do wzoru, czyli zamiast piątki wpisuję logarytm przy podstawie 2, 32. Minus, tutaj przepisuję logarytm przy podstawie 2, 3. Czyli mam już zwykłe odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie, czyli mogę skorzystać ze wzoru numer 2, idąc ze strony prawej do lewej, odejmowanie zamienić na dzielenie. No to zamieniam, czyli mam logarytm przy podstawie 2. U góry jest pierwsza z liczb, czyli 32, u dołu druga, 3 i to jest nasze rozwiązanie. OK, jeszcze dwa przypadki. Kolejny przykład, przykład numer 6. Co tu zrobimy najpierw? Najpierw się pozbędziemy tej dwójki i tej trójki zgodnie ze wzorem numer 3. Czyli liczbę sprzed logarytmu wprowadzimy pod logarytm w postaci potęgi. Czyli przepisuję pierwszy człon bez zmian, czyli logarytm przy podstawie 7
2x i teraz ten drugi przekształcam na logarytm przy podstawie z 7, a tutaj w nawiasie mam pierwiastek z y i ta dwójeczka ląduje jako potęga do kwadratu. Już widzisz, to się uprości, ale to za chwilę. Trzeci element, logarytm przy podstawie z 7, z i ta trójeczka ląduje jako 3, czyli z do trzeciej. Upraszczamy dalej. Pierwszy element przepisuję bez zmian, a teraz drugi, to jest logarytm przy podstawie z 7. Pierwiastek z y do kwadratu to jest po prostu y. Trzeci element przepisuję bez zmian. 7z do trzeciej. No i teraz znane ci dwa kroki. Tą sumę logarytmów o tej samej podstawie zamienię zgodnie ze wzorem numer 1 na mnożenie. No to zamieniamy, czyli mamy logarytm przy podstawie 7, 2x razy y. Trzeci człon przepisuję, z do trzeciej. I teraz tą różnicę, czyli to odejmowanie, zgodnie ze wzorem numer 2 zamienię na dzielenie. Czyli dostanę, może w nowym wierszu, logarytm przy podstawie 7 nad kreską 2xy pod kreską z do trzeciej. O, jeszcze tak wezmę w nawias, będzie bardziej elegancko. I gotowe. I jeszcze ostatni przykład, to będzie przykład numer 7. Tu będzie najciekawiej. Dlaczego? No bo zobacz, co tutaj się dzieje. Mamy różne podstawy. Do tej pory zawsze były te same podstawy, a tutaj mamy te podstawy różne. Więc z tym będzie problem. No i z tym, ale my z trójką to już umiemy się obchodzić. To tak samo jak w poprzednich przypadkach, tam była liczba 2, liczba 5, no to najpierw z trójką się elegancko tutaj musimy obejść. 3, no to jest 3 razy 1, no to jest 3 razy. Przypominamy sobie po raz kolejny o ten wzorek. 1 możemy rozpisać jako logarytm o wybranej przez nas podstawie. Jaką my tu chcemy mieć podstawę? To jest naczelne pytanie. Otóż będziemy chcieli mieć podstawę 2. Dlaczego? Mamy podstawę 2 i w tym pierwszym podstawę 8. Zawsze bierz mniejszą. Lepiej na tym wyjdziesz. No to piszę sobie logarytm przy podstawie 2, oczywiście 2. Jadę dalej, czyli to jest logarytm przy podstawie 2. Tą trójeczkę wprowadzam do potęgi, czyli 2 do trzeciej. Czyli to jest logarytm przy podstawie 2, a 2 do trzeciej to jest 8. Ok, z trójką już się obszedłem elegancko, a teraz się muszę uporać z tym logarytmem przy podstawie 8. Logarytm przy podstawie 8 z 27. I w tym momencie przypominamy sobie o zasadzie, z której jeszcze nie korzystaliśmy, mianowicie, o, tu mam zasady. Zasada numer 4, że jeżeli chcesz jakiś logarytm o takiej podstawie, która ci się nie podoba, u nas to jest ósemka, zamienić na takie logarytmy, które mają tą podstawę, którą byś chciał. U nas to będzie dwójka. O, chcemy, żeby to C to była dwójka. To właśnie korzysta z wzoru tego numer 4. Skorzystajmy ochoczo zatem. Czyli to jest równe i mamy w liczniku logarytm przy podstawie 2 z 27, a w mianowniku logarytm przy podstawie 2 z 8. To się równa. Logarytm przy podstawie 2 z 27, a ile to jest 2, logarytm przy podstawie 2, a liczba logarytmowana 8, czyli 2 do której równa się 8? 3, bo 2 razy 2 razy 2, prawda? No tutaj to już jest chyba oczywiste. Zwłaszcza po poprzedniej lekcji, a nie spocznę na tym, napiszę to tak. Mogę to napisać w ten sposób. 1 trzecia razy logarytm przy podstawie 2 z 27. Po co to zrobiłeś? A, no bo ja teraz tutaj wykorzystam znowu wzór numer 3. Wjadę w postaci potęgi do logarytmu, czyli to jest logarytm przy podstawie 2, 27, ona pisze to tak ładnie w nawiasie, do 1 trzeciej. Co mogę zapisać jako, w nowym wierszu tu dużo tego jest, logarytm przy podstawie 2
Pierwiastek trzeciego stopnia 27. Sorry, ale to powinniście już też w pamięci wiedzieć, że to jest po prostu 3. 3 razy 3 razy 3 to jest 27, a więc pierwiastek trzeciego stopnia to jest... No to są takie elementarne, pochodne, wręcz powiedziałbym, tabliczki mnożenia, triki lub wieca. Ok, zobacz, z tego udało nam się zrobić rzecz następującą. Oj, tutaj się zapędziłem, bo nie dopisałem słowa logarytm. Już dopisuję logarytm drugiego stopnia i tu jest trójeczka. O, czyli z postaci tej o podstawie 8 dostaliśmy podstawę 2. No to teraz, jak już uprościliśmy sobie dwa nasze problemy, to nasz wyjściowy wzór możemy zapisać jako pierwsza część, ta z logarytmem o podstawie 8, to jest to, co przed chwilą policzyliśmy, czyli logarytm o podstawie 2, a tu jest trójeczka. Drugie przepisujemy, bo tutaj nie trzeba było żadnych cudów wykonywać, a teraz trójeczka, nasza trójeczka została zamieniona na o, ten element, logarytm przy podstawie 2 przy liczbie logarytmowanej 8, czyli odejmij logarytm przy podstawie 2 przy liczbie logarytmowanej 8. Uff! Główna walka tak naprawdę była z doprowadzeniem do tej postaci, kiedy mamy logarytmy o tej samej podstawie, o podstawie 2. Teraz już wiemy, co robić. Najpierw dodawanie zamienimy na mnożenie, czyli róbmy to zgodnie ze wzorem numer 1. Czyli to jest logarytm 3 razy 5. Resztę przepisuję. Jak już to mamy? No 3 razy 5 to oczywiście, no może napiszę, żeby ktoś się nie obraził. Wymnożę. 3 razy 5 to jest nadal 15. Minus. Przepisuję to, co było. No i teraz odejmowanie zamieniamy na dzielenie, tak jak już to parę razy robiliśmy, czyli mamy logarytm przy podstawie 2 w liczniku 15, w mianowniku 8 i to jest koniec zadania. Dobrze, tyle jeśli chodzi o uproszczenia, a teraz sobie przejdziemy do części zadań, gdzie będziemy obliczali wartość wyrażeń. Obliczanie wartości wyrażeń. Przykład numer 1. Ponownie będziemy korzystali z tych wzorów, tylko tym razem w drugą stronę. Zobacz, tutaj mamy pod logarytmem iloczyn. Pierwiastek z 8 razy 4, z której własności wykorzystamy, z własności numer 1. Tylko tym razem będziemy patrzyli na lewą stronę i przechodzili do prawej strony. Tu mamy iloczyn, a tu to przekształcimy na postać sumy logarytmów. No to naprzód. Zatem mamy logarytm o podstawie 2 z pierwiastek 8 dodać logarytm o podstawie 2 z 4. No to co to jest? Logarytm o podstawie 2 z 8, tak to zapiszę, 8 do 1 drugiej, zobacz po co. A teraz logarytm o podstawie 2 z 4 to ile to jest? 2 do ilu równa się 4? No 2. Tutaj to można w pamięci policzyć, że to jest po prostu 2. Został mi ten kawałek. Dlaczego to podniosłem? Zamieniłem pierwiastek na potęgę. No bo teraz skorzystam ze wzoru, uwaga, ze wzoru numer 3. I znowu pójdę z lewej na prawą. Tą potęgę wyniosę przed logarytm. Proszę bardzo, robię to. Czyli tą potęgę wynoszę przed logarytm, czyli mam 1 druga logarytm, podstawa 2, 8, dodać 2. Logarytmy o podstawie 2, liczba logarytmowana 8, jaka jest wartość? 3, prawda? 2 do trzeciej równa się 8, czyli 1 druga razy 3, dodać 2. To jest 3 drugie dodać 2, no to jest 3 i 1 druga gotowe. Przykład numer 2. Tym razem mamy tutaj dzielenie 27 podzielić przez pierwiastek z 3, czyli skorzystamy sobie z tego wzoru. Dzielenie pod
Logarytmem zamienimy na odejmowanie logarytmów. Zamieniajmy. Zatem mamy logarytm o podstawie 3. 27 minus logarytm o podstawie 3 z pierwiastek z 3. Popatrz na to. 3 do której to jest 27? Do trzeciej. To już takie rzeczy to już umiemy robić w pamięci, prawda? Natomiast ten drugi człon posłuży się podobnym trikiem jak poprzednio. Logarytm przy podstawie 3, a tu jest 3 do potęgi 1 drugiej. Czyli po co to zrobiłem? Z tego samego powodu co poprzednio, żeby tą 1 drugą wynieść przed logarytm. Czyli mamy 3 minus 1 druga razy logarytm przy podstawie 3 z 3. No a to jest zgodnie z tą zasadą równe 1. 3 logarytm przy podstawie 3 z 3. Czyli mamy ostatecznie 3 minus 1 druga razy 1. No napiszę to, bo to jest ten 1. To jest ten logarytm przy podstawie 3 z 3. Żeby nam on nigdy nie znikł. On się pojawi w postaci jedynki. Czyli ostatecznie mamy 3 minus 1 druga, czyli po prostu 2 i 1 druga. OK, teraz kolejne przypadki. To zrobione. Kolejny przypadek, przypadek numer 3. Popatrzmy, co my tutaj mamy. Znowu mamy dzielenie, tylko tym razem w liczniku jest mnożenie. No ale postępujemy podobnie jak poprzednio. Czyli najpierw to dzielenie zamienimy sobie zgodnie z własnością numer 2 na odejmowanie. No to zamieniajmy. Czyli mamy logarytm przy podstawie 5. Biorę sobie licznik, czyli 25 razy pierwiastek z 5 minus logarytm przy podstawie 5 z 5. Napiszę w nawiasie, będzie bardziej czytelne, do potęgi 3 drugie równa się. Teraz ten element. Tu mamy mnożenie, czyli korzystając z własności numer 1, mnożenie zamienimy na dodawanie. No to zamieniajmy. W nowym wierszu to zrobię. Logarytm przy podstawie 5, liczba logarytmowana 25, dodać logarytm przy podstawie 5 z pierwiastek 5. Przepisuję to, co mi zostało. I teraz zaczniemy sobie już porządkować. No to zacznijmy porządkować. Po pierwsze, ten kawałek. 5 do której potęgi daje 25? Do drugiej. 5 do drugiej to jest 25. No to pierwsze już po prostu mam z głowy, prawda? A teraz ten drugi kawałek. Jak mogę zapisać? Jak zwykle zamienię, bo już parę razy takie triki tutaj robiłem, pierwiastkowanie na potęgowanie, czyli ten pierwiastek z 5 to jest nic innego jak 5 do 1 drugiej. Dam w nawiasie. Trzeci kawałek przepiszę jeszcze, pozwól przepiszę, choć już mógłbym coś robić, ale chcę, żebyś widziała, że drugi człon i trzeci to jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli mamy 5 do jakiejś potęgi i zgodnie z zasadą numer 3 tą potęgę wyniesiemy sobie przed nawias. No to wynosimy ją. Przepisuję od lewej. 2, dodać i teraz zabieram tą potęgę 1 druga, przepraszam, nie przed nawias, tylko przed logarytm. Zabieram przed logarytm, czyli 1 druga razy logarytm przy podstawie 5 z 5. Już wiesz, ile to będzie, mam nadzieję. Minus. I teraz ta potęga 3 drugie razy znowu logarytm przy podstawie 5 z 5. Co to jest równe? 2 zostaje, dodać, 1 druga razy logarytm, ten ile jest równy? Ktoś ma wątpliwości, to przypomnę. O ten wzór. On jest równy 1. Więc 1 druga razy 1. Minus 3 drugie. I tu jest dokładnie ten sam logarytm, prawda? Więc też razy 1. Czyli mamy 2, dodać 1 druga. Minus 3 drugie. Jak ktoś dokona skomplikowanych rachunków, to mu wyjdzie 1. OK, przejdźmy do problemu numer 4. Niemalże analogicznego. Tutaj coś, co może przerażać, to w podstawie ten ułamek. Ale zobaczysz, nie będzie tak źle.
Cóż tutaj zrobimy? Dokładnie to samo co przed chwilą, czyli najpierw dzielenie licznik przez mianownik zamienimy na odejmowanie logarytmu, czyli logarytm przy podstawie 1 druga, niech ona se tu zostanie i mamy licznik, czyli 1 szesnasta razy 2 do 1 drugiej. Odejmujemy od tego logarytm przy podstawie 1 druga z 2. Ta dwójka fatalna wyszła. 1 druga z 2 do minus trzeciej. OK. Co teraz zrobimy? Teraz się pozbędziemy tego mnożenia. Zgodnie ze wzorem numer 1 mnożenie zamienimy na dodawanie logarytmów. No to zamieniamy. Logarytm tu 1 druga z 1 szesnasta dodać logarytm podstawa 1 druga z 2 do 1 drugiej. Trzeci człon przepisuje. Logarytm 1 druga z 2 do minus trzeciej. A teraz przyjrzyj się tym trzem członom. Weźmy sobie ten pierwszy. Zrobię to oddzielnie, bo będziesz wtedy to lepiej widzieć. Logarytm przy podstawie 1 drugiej z 1 szesnastej. Ileż to się równa? To jest rozwiązywanie logarytmów. Pamiętasz na pierwszej lekcji, mój poprzedni film. To jest odpowiedź na takie pytanie. 1 druga do której potęgi, do jakiegoś x, równa się 1 szesnasta? To można tą 1 szesnastą napisać jako 1, jako 2 do czwartej, czyli tak naprawdę 1 druga do czwartej. Czyli x jest równe 4, czyli ten logarytm jest równy 4. Rozwiązaliśmy pierwszy logarytm, to będzie 4, tu sobie zapiszę. Później to ładnie rozpiszę jeszcze. OK. Teraz drugi człon, czyli logarytm. Tutaj jest 1 druga, a tutaj mamy 2 do potęgi 1 drugiej. No to oczywiście najpierw tą potęgę wywalam przed logarytm, czyli 1 zgodnie ze wzorem numer 3. 1 druga razy logarytm 1 druga z dwójki. A ile to jest? Policzmy ten logarytm. Przy podstawie jednej z drugiej z dwójki. Ile to ci wyjdzie? No to wychodzi. No popatrz. 1 druga. Do której potęgi trzeba podnieść, żeby dostać 2? To jest równa się. To jest tak naprawdę to samo, co 1 druga do minus pierwszej. Prawda? Czyli wartość tego logarytmu to jest równe minus 1. A więc tutaj mamy 1 druga razy minus 1. Czyli tutaj jest minus 1 druga. OK. Ten człon to był 4. Ten człon to jest minus 1 druga. I ostatni człon. Sporo tutaj tej zabawy, prawda? No to z tym ostatnim akurat będzie najprościej. Logarytm. Tu mamy 1 drugą. 2 do minus trzeciej. Minus 3 wyrzucamy przed logarytm. Logarytm 1, 2, 2. To przed chwilą tutaj policzyliśmy już, ile to jest. Minus 1, prawda? Czyli możemy napisać minus 3 razy minus 1, czyli po prostu 3. Czyli ten człon to jest 3. No to teraz napiszmy to porządnie, tylko trochę za wysoko mi to poleciało. O, tu piszemy znak równości i przepisuję. Co tam mamy? Na początku było 4, teraz dodać minus 1 druga i minus 3. I taki mamy wynik. Jak dokonamy tych skomplikowanych rachunków, to ile nam tutaj wyjdzie? Ostatecznie wyjdzie nam oczywiście 1 druga. No i teraz ostatni przykład. Przykład numer 5. Co tutaj będzie tak naprawdę podstawowym problemem? No, popatrz na podstawę. Pierwiastek z dwóch. To jest problem.
Ale przypominamy sobie w tym momencie, że mamy bardzo miłą własność, własność numer 4. Że jeżeli chcemy się jakiejś podstawy pozbyć i wyzamienić ją na taką, która jest dla nas wygodna, no zobacz, tutaj to A to jest właśnie ten pierwiastek z dwóch, prawda? Dla nas najwygodniejsza podstawa to będzie 2. To jest taka fajna podstawa, z którą się bardzo wiele da zrobić. No to zastosujemy sobie ten wzór i właśnie zastosujmy. Proszę bardzo, stosujemy. Czyli jedziemy sobie. Logarytm zamieniamy na ułamek logarytmowy, czyli iloraz logarytmów. U góry, w mianowniku, logarytm o podstawie 2. 16. Tutaj jest pierwiastek z 32. A u dołu logarytm też o podstawie 2. Z pierwiastka z 2. OK. To teraz na boku, że się tak wyrażę, po kolei rozpracuję to, co mam w liczniku i w mianowniku i dopiero będę kontynuował rozwiązanie. Logarytm. Najpierw zabiorę się za mianownik. O podstawie 2 z pierwiastka z 2. Cóż to takiego? To jest to samo, co logarytm. O podstawie z 2. 2, jak zwykle, zamieniam pierwiastki na potęgi, czyli 2 do 1 drugiej. Czyli 1 druga od razu nam wyskakuje przed logarytm. Tu nam zostaje logarytm 2. 2, pamiętamy, to jest 1, już wiele razy to się tu pojawiało. Czyli mamy 1 druga razy 1, czyli 1 druga. OK, to już mogę sobie tutaj zapisać 1 druga. No a teraz to, co mam w liczniku, tu będzie gorzej. No ale damy radę, bo też tak naprawdę, jak popatrzysz na ten licznik, to już się domyślasz, co trzeba zrobić. W liczniku mamy iloraz, prawda? Czyli zobacz, logarytm przy podstawie 2, bardzo miłej podstawie. U góry 16, u dołu pierwiastek z 32. Ponieważ to jest iloraz, to korzystamy z własności numer 2. Iloraz zamienimy sobie na odejmowanie, czyli dzielenie na odejmowanie, no to zamieniamy. Czyli logarytm przy podstawie 2. Tu jest 16 minus logarytm przy podstawie 2 z pierwiastek z 32. Na chwilkę się zatrzymam, tym się zajmę. Logarytm przy podstawie 2, tu mamy 16. To jest to samo, co logarytm przy podstawie 2 i dlatego wziąłem tą dwójkę. Dwójka naprawdę jest bardzo wdzięczna, zwłaszcza jeżeli tutaj widzisz liczby parzyste. One są, prawda? Widzisz parzyste, to przy tego rodzaju przekształceniach bierz sobie podstawę 2, no bo wracam do tego, co tutaj zacząłem pisać. Logarytm i tutaj ciąg dalszy, to będzie logarytm 16, to jest co? 2 do czwartej, czyli wynoszę potęgę 4 przed logarytm, a tu mi zostaje logarytm 2, 2. Ileż to równe? 1, czyli 4 razy 1, czyli 4. Ten kawałek okazał się być równy 4. No to piszmy 4, a teraz ten drugi rozpisuję logarytm 32. To się równa. Oczywiście zamieniam pierwiastek na potęgę, czyli do 1 drugiej. Potęgę wyrzucam przed logarytm. Razy logarytm 2, 32. Co mi to dało? Zobacz. 32, co to jest? 2 do piątej. No to teraz tą potęgę wyrzucam dodatkowo przed logarytm, czyli mam 1 druga razy 5 razy logarytm 2, 2. Wiemy, że to jest 1, więc zostaje nam 1 druga razy 5, czyli 5 drugich. OK. Zatem cały ten człon okazał się mieć wartość 5 drugich. No to wpiszmy sobie minus 5 drugich. Jak ktoś dokona niesłychanie trudnych rachunków na ułamkach, no to pozwolicie, już to zedarujemy, to jest trzecia klasa, czwarta, pardon, podstawówki, no to wychodzi 3 drugie. Mamy 3 drugie i to 3 drugie gdzie ląduje? A no ląduje tutaj, w liczniku, czyli tu mamy 3 drugie. No bo rozpisywaliśmy przecież, prawda?
I znowu, jak ktoś dokona zła z trudem dużym, 3 drugie podzielić przez 1 drugą, czyli inaczej 3 drugie razy 2, no to mu wyjdzie akurat 3. Mam nadzieję, że tego też na tym etapie waszej nauki już tłumaczyć nie trzeba, ale na chwilę zapiszę. Wiem, że niektórzy załkali w tym momencie. Dzielenie to jest nic innego jak 3 drugie razy 2. Pierwsze jedynki się skróciły i dlatego wyszło mi 3. Ale to tak po cichu. Udajemy, że tego nie było. Ok, znowu zobaczcie, tutaj najważniejsze, tak samo jak przy upraszczaniu, na ostatnim zadaniem było takie zadanie, gdzie wykorzystywałem wzór numer 4, czyli wzór, którym mogłem się pozbyć nieprzyjaznej podstawy logarytmu. I tutaj właśnie to zrobiłem. Jak już się pozbyłem, tu już mam ładną podstawę, reszta to już były te takie znane triki z poprzednich przykładów. Oczywiście dużo tego, ale klucz programu to jest pozbycie się dzięki wzorowi numer 4 tej nieprzyjemnej podstawy. Ok, to był ostatni przykład, no i koniec tej lekcji.